Dzisiaj, proszę Państwa, 13 września 2016 roku. Lipską posłałam do Hanki. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Do ratusza! Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Brytyjska policja poinformowała, że ściga grupę około 20 młodych ludzi, którzy w piątek poważnie zranili 28-letniego Polaka w Leeds. Mężczyzna z urazem głowy trafił do szpitala, a szef policji w zachodnim Yorkshire oświadczył, że zrobi wszystko, by winni tej napaści stanęli przed sądem. Więcej o tym w kolejnych informacjach Radia TOK FM w południe. Niemiecka policja aresztowała trzech obywateli Syrii, podejrzewając, że zostali oni przesłani przez tak zwane państwo islamskie w listopadzie ubiegłego roku. Na razie, jak poinformowała federalna prokuratura, nie jest jasne, czy mieli oni zaatakować konkretne miejsca, czy też czekać na instrukcje. Na razie nie wyszło to w śledztwie. Podejrzanych zatrzymano na północy Landu Schleswig-Holsztyn. Były przewodniczący brazylijskiej Izby Deputowanych Eduardo Cunha został pozbawiony mandatu. Jeden z najbardziej wpływowych polityków w kraju jest oskarżany o składanie fałszywych zeznań w sprawie zagranicznych kont bankowych. Według szwajcarskiej prokuratury na tajnych kontach Cunha zgromadził 5 milionów dolarów. Brazylijscy śledczy podejrzewają, że środki te mogą być powiązane z kartelem przestępczym, który powstał wokół koncernu naftowego Petrobras. Za pozbawieniem Cunhi mandatu głosowało 450 posłów, przeciw było 10. W wyniku głosowania Eduardo Cunha zostaje pozbawiony mandatu w związku z naruszeniem zasad obowiązujących parlamentarzystów. Cunha utrzymuje, że jest niewinny, ostrzega, że jeśli zostanie aresztowany, będzie to również oznaczało upadek wielu innych polityków. Dziś w Polsce słonecznie i upalnie, zwłaszcza na południu kraju. Na termometrach od 24 stopni w Trójmieście, przez 28 w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 29 w Poznaniu i Szczecinie, do 31 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, dr Renata Siuda-Ambroziak, zastępca dyrektora Instytutu Ameryki i Europy Uniwersytetu Warszawskiego, jest Państwa i moim gościem. Dzień w czasie dobra. Informacji witam rozmawialiśmy. To nie przerwa, to informacje, pani doktor. W czasie informacji rozmawialiśmy o serialach brazylijskich. No tak, tu właśnie pan redaktor mnie bardzo zachęcał nawet do obejrzenia jednego z seriali, ale jakoś tak nie wiem, ta fabuła. Troszkę przerażające. HBO Brasil wypuściło to. Ale czego tam nie ma, prawda? Jest i handlarz narkotyków, jest i... Seks, no mnóstwo. No z tego, co pan redaktor tu mówi, to generalnie przede wszystkim tam jest no, taka Brazylia w pigułce. No nie, ale czasy rzeczywiście ciekawe, tak? Bo rozumiem, że czasy, taki background dyktatury wojskowej tak. Brazylia, to były rzeczywiście czasy no, smutne, ale też i ciekawe. Tak, czyli na zasadzie takiej właśnie, obyśmy żyli w ciekawych czasach. Także czasy były rzeczywiście ciekawe, a tutaj można tak od razu spróbować powiązać z panią prezydent Dilmą Rousseffy, o której rozmawialiśmy sobie przed przerwą, dlatego że ona w tych czasach dyktatury, tak jest, przed informacjami, w czasach dyktatury jej życie też było ciekawe. I ona to kilkakrotnie podkreślała, zwłaszcza podczas tych przesłuchań w Senacie, mówiąc o swoich no, takich zasługach w zasadzie. Jednak dla... Nie na wiele to się zdało. Nie na wiele to się zdało. To jest taka właściwie, znaczy powiem tak, jak się tego słucha, no jest to rzeczywiście szkoda, wielka szkoda, że roztrwoniono pewien bardzo, bardzo duży kapitał, tak? Takiego społecznego zaufania, bohaterstwa w czasach problematycznych. Tu trzeba przyznać, że rzeczywiście ta opozycja w Brazylii za czasów dyktatury nie miała łatwo. Nie miała łatwo również pani Dilma Rousseffy, która bardzo mocno zaangażowała się po stronie opozycji lewicowej wówczas, prawda, podczas rządów prawicowej dyktatury wojskowej w Brazylii. Do tego stopnia się zaangażowała, że stała się celem operacji służb specjalnych i spędziła chyba 3 lata w więzieniu. To ładnie powiedzieć, nie służb. Dosyć taki traumatyczny czas. Natomiast
Mówię, wielka szkoda. Ja mam pół bułki w buzi, lepiej to powiem. Służb, no nie służb. Ta karta opozycyjna, ta historia bohaterstwa, tortur, niesypania, to, bo ona do tej pory jest z siebie bardzo dumna, że mimo różnych rzeczy, które jej się tam przytrafiały podczas całego okresu aresztowania, a później pobytu w więzieniu, nie można było o niej powiedzieć, że była osobą, która komukolwiek zaszkodziła podczas tych przesłuchań. No, że to wszystko właśnie tak zostało w taki bardzo zły dla Brazylii sposób roztrwonione, dlatego że to nie jest specyfika żadna Brazylii, tak? To tak się niestety bywa, że tak się dzieje i to już Jacek Kaczmarski o tym nawet w pewnym momencie śpiewał, wspominając Barwów Solidarności, że to później jakoś drogi ludzi się rozchodzą i te konflikty gdzieś tam wybuchają, prawda? To na pewno nie jest nigdy z pożytkiem dla społeczeństwa, dla narodu, dla kraju. Relacje rasowe, pani doktor. Relacje rasowe w Brazylii. Oj, temat rzeka. Temat rzeka. Nawiązaliśmy sobie... Dziesięciominutowego. Tak. Wspomnieliśmy sobie na początku już tej audycji, że sytuacja Brazylii jest, wspomnieliśmy, że to między 3,5 a 5, także trzymajmy się tego pomiędzy, no bo skoro nie ma tych danych twardych, no to my je musimy troszkę zmiękczyć, między 3,5 a 5 miliona afrykańskich niewolników zostało przywiezionych do Brazylii w ramach tego słynnego trójkąta niewolniczego, tak? Czyli handlu pomiędzy Europą, Afryką i Nowym Światem. I teraz jakby co z tego wynikło? No, wynikło z tego bardzo wiele rzeczy, dlatego że Brazylia ze względu na swój typ gospodarki, czyli na to, że Brazylia tak naprawdę przez 300 lat kolonizacji żyła z gospodarki plantacyjnej, tam się pojawiały w tak zwanym międzyczasie jeszcze inne cykle, ale one były tak naprawdę dosyć krótkotrwałe, bo były szalenie intensywne, na przykład cykl złota, tak, i diamentów, czyli w momencie, kiedy odkryto w XVII wieku pokłady olbrzymie złota i diamentów w Minas Gerais, to tam się na jakiś czas przeniosło centrum życia gospodarczego i politycznego. Tam zresztą też miał miejsce pierwsze spiski przeciwko koronie portugalskiej i tak dalej, bo wiadomo, że ludzie nie chcą płacić podatków, więc się zaczęli buntować. Natomiast Brazylia tak naprawdę przez tych 300 lat żyła przede wszystkim z gospodarki plantacyjnej. To była trzcina cukrowa, bawełna, kakao i później już bardziej ku południowi kawa. Chociaż kawa, proszę pamiętać, że to jest dopiero XIX wiek, więc to jest tak jakby ostatni cykl już w takiej gospodarce plantacyjnej Brazylii. Natomiast o co chodzi? Do tego były potrzebne ręce do pracy. I teraz tak, na północnym wschodzie, czyli tam, gdzie był dobry teren do uprawy trzciny cukrowej, pracowali przede wszystkim afrykańscy niewolnicy. Brazylia była jednym z... właściwie ostatnim krajem tak naprawdę na świecie, który formalnie zniósł niewolnictwo dopiero w 1888 roku. Przy czym to, co trzeba podkreślić, to na pewno to, że Brazylia nigdy nie była rajem rasowym, o którym się często mówi, tak? To był taki termin, który w pewnym momencie w latach 30. XX wieku ukuł słynny brazylijski socjolog Gilberto Freire. To nie było tak, że Brazylia była rajem rasowym. Natomiast w Brazylii te relacje rasowe pomiędzy białymi kolonizatorami, Portugalczykami, a Afrykanami rzeczywiście były oparte na zupełnie innych strukturach, bo w Brazylii, Brazylia była kolonizowana tak naprawdę przede wszystkim przez samotnych mężczyzn. Do Brazylii rodziny zaczęły zjeżdżać bardzo późno, w momencie, kiedy już jakby... Powiem tak, najpierw wysyłano mężczyzn. Brazylia była wielką niewiadomą przez dłuższy czas. Którzy szybko sobie zakładali własne rodziny. Tak jest, którzy bardzo szybko sobie radzili. Tak? Z różnymi sprawami, nie byli obciążeni rodziną, nie było żon, więc oni stosunkowo szybko zaczęli łączyć się w pary, najpierw z Indiankami, tak, brazylijskimi, później z tymi afrykańskimi kobietami. Teraz w Brazylii tak naprawdę od samego początku powstawała cała jakby grupa, bardzo liczna grupa mulatów i metysów, przy czym brazylijscy latyfundyści z reguły uznawali te dzieci.
tak? Czyli one funkcjonowały, nie funkcjonowały jako dzieci z nieprawego łoża. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostawało to sprawą co najmniej wstydliwą, tak? To nie można powiedzieć, że plantatorzy z amerykańskiego południa nie robili tego samego, ale robili to w inny sposób i te dzieci rzeczywiście były pozbawione możliwości wspinania się po szczeblach drabiny społecznej, co w Brazylii się nie wydarzyło, dlatego że pamiętajmy, że w Brazylii tak naprawdę już w XIX wieku, jeszcze przed zniesieniem niewolnictwa, mamy całkiem sporą, całkiem liczną grupę mulatów, którzy są osobami znaczącymi w Brazylii. To jest cała grupa osób, które tak zwane wolne zawody, tak, posiadają, czyli adwokatów, polityków, lekarzy, literatów. A ilu jest dzisiaj niebiałych parlamentarzystów? Nie odpowiem na to pytanie, ilu jest. Nie wiem dokładnie, ilu jest. Natomiast rzeczywiście w Brazylii jest w chwili obecnej taka dyskusja na temat tego, że te relacje dotyczące procentowego udziału ludności pochodzenia afrykańskiego w brazylijskim społeczeństwie nie przekładają się w bezpośredni sposób na ich reprezentację w Kongresie Brazylijskim, nie wspominając o rządzie Brazylii, tak? Dlatego, że w obecnym momencie, w chwili obecnej nie ma tak naprawdę żadnego Afro-Brazylijczyka w brazylijskim rządzie, tak? No ale też nie ma żadnej kobiety. To też można powiedzieć, no cóż. Ostatnio właśnie umożliwiono lot, tak jak tu pan zauważył. Więc to trudno powiedzieć tak naprawdę, jak na dzisiaj, znaczy co Brazylia mogłaby zrobić poza tym, co już robi, dlatego że pamiętajmy, że w XXI wieku Brazylia zrobiła bardzo dużo, zwłaszcza właśnie za tych dwóch dosyć udanych z takiego społecznego punktu widzenia kadencji Luli da Silvy w kierunku równouprawnienia. W uniwersytetach na przykład. W uniwersytetach, ale nie tylko w uniwersytetach. Wprowadzono te kwoty, prawda, rasowe w uniwersytetach. To jest w ogóle taka na naprawdę szeroką skalę przeprowadzona akcja w stylu północnoamerykańskiej affirmative action, prawda? Czyli właśnie ustanowienie kwot rasowych, jakieś stypendia specjalne, ale to jest rzecz zawsze kontrowersyjna. Pamiętajmy, że przecież Stany Zjednoczone już kilka dekad temu zaczęły wprowadzać politykę takiego właśnie równouprawnienia i ona nadal jest kontrowersyjna. I są takie miejsca, gdzie jakby zasadność wprowadzania tej polityki nadal się neguje. Takimi miejscami są na przykład te właśnie enklawy akademickie, gdzie bardzo często pojawiają się dyskusje dotyczące kwestii, no właśnie, czy kolor skóry, czy jednak meritum sprawy, tak? Czy możliwości intelektualne. Ale tu w Brazylii jeszcze jest jedna rzecz, dlatego że jeśli chodzi przynajmniej o tę politykę równości wdrażaną na brazylijskich uniwersytetach, to trzeba powiedzieć, że tu jakby sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, dlatego że jedna rzecz to jest to, co ludzie mają w głowach. Czyli możliwość zmiany sposobu myślenia, ewentualnych takich odziedziczonych jeszcze tak naprawdę po okresie niewolnictwa uprzedzeń, stereotypów rasowych itd., itd. A druga sprawa to jest to, że problemem tak naprawdę ludności afrobrazylijskiej w dużym stopniu jest nie tyle kolor skóry, co miejsce, które zajmują w społeczeństwie, tak? Czyli to, że oni są z reguły biedni. Można się zastanowić, co z czego wynika. Nie ma kolorowej klasy średniej. Znaczy ona jest. Powiedzenie, że jej nie ma zupełnie, to jest gruba przesada. Ona jest. I ja sama znam, że... Nie, ja myślę, że
wygląda dzisiaj tak naprawdę w każdym wolnym zawodzie, również w świecie akademickim. Ja naprawdę bardzo często bywam w Brazylii, na brazylijskich uniwersytetach również. I proszę mi wierzyć, nie zetknęłam się z żadnym uniwersytetem brazylijskim, w którym nie byliby reprezentowani Afrobrazylijczycy. Tak? Na ile oczywiście jest ta reprezentacja adekwatna do ich liczby w brazylijskim społeczeństwie, to jest inna rzecz. Natomiast to nie jest tak, że ich nie ma i że oni są zupełnie niewidoczni. To byłoby grubą przesadą. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to jest to, że brazylijski, znaczy jakby problem Afrobrazylijczyków, którzy próbują dostać się na brazylijskie uniwersytety, tu trzeba pamiętać o tym, że brazylijskie uniwersytety, te najbardziej prestiżowe, to są jednak uniwersytety państwowe. Czy tak jak, właściwie tak jak u nas funkcjonuje, tak? Czyli uniwersytety powiedzmy najbardziej takie oblegane i prestiżowe to są uniwersytety federalne czy albo uniwersytety stanowe, tak? W drugiej. I teraz tak, na te uniwersytety, ponieważ one są bardzo oblegane i rzeczywiście bardzo wysoki poziom kształcenia gwarantują, trudno dostać się osobom, które nie uczęszczały do dobrych szkół prywatnych. Dlatego, że to, co w Brazylii jest problemem, to jest tak naprawdę poziom szkolnictwa średniego i podstawowego. I teraz trzeba przyznać, że Brazylijczycy to zauważyli. Po raz pierwszy za kadencji Luli zostało to zauważone i proszę zwrócić uwagę na to, że te kwoty zostały ustawione w taki bardzo praktyczny sposób, bo one są nie tylko rasowe. One również dotyczą jakby przeszłości edukacyjnej, czyli nawet jeżeli jesteś biały, znaczy są konkretne miejsca zarezerwowane dla osób, które ukończyły szkoły publiczne. I tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę, jaki jest kolor skóry danego Brazylijczyka. Ma znaczenie to, że nie miał on możliwości ze względu na swoje pochodzenie społeczne skorzystania z dobrych, tak, szkół na bardzo wysokim poziomie, które by go w bardzo dobry sposób przygotowały do egzaminu wstępnych. No i tutaj jakby te programy zostały opracowane, są wdrażane, oczywiście one są dyskutowane, one są, tak jak już powiedziałam, kontrowersyjne, ale one są również nadal kontrowersyjne w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że północni Amerykanie, którzy piszą te różne, prawda, rzeczy na temat tego wszechobecnego rasizmu w Brazylii, to jest takie troszeczkę przeganiał kocioł garnkowi. Dlatego, że Stany Zjednoczone również nie są terenem. Społeczeństwo północnoamerykańskie nie jest społeczeństwem wolnym od rasizmu. To zdaje się, nie pisali północni Amerykanie, tylko to żona francuskiego ambasadora. Ona, znaczy, jej tam rzeczywiście, ja cytowana widziałam ten. Cytowana żona francuskiego ambasadora, który jest najbardziej rasistowski kraj na świecie. Bardzo dziękuję. Doktor Renata Siuda-Ambroziak, zastępca dyrektora Instytutu Ameryki i Europy Uniwersytetu Warszawskiego, była Państwa moim gościem. Informacje o godzinie 12 już za chwilę, po informacjach Mikołaj Lizut, jego program. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Adam Żuraj. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. To można do nas dzwonić. Dyskryminacja. Wtorek, 13 września, minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przyjrzeli się traktowaniu cudzoziemców na przejściu w Terespolu i mają zastrzeżenia. Szef policji w zachodnim Jokrze zapowiada, że zrobi wszystko, by ci, którzy pobili Polaka w Lidz, stanęli przed sądem. Opozycja czeka na konkrety dotyczące stanowiska, jakie Polska zaprezentuje na szczycie w Bratysławie. Na początek o nieprawidłowościach na przejściu w Terespolu. Stwierdzili je przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy, jak ustaliła nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka, wybrali się tam bez uprzedzenia, by przyjrzeć się procedurom dotyczącym cudzoziemców. Tylko w TOK FM. Wysłannicy Rzecznika sprawdzali, jak cudzoziemcy traktowani są po opuszczeniu pociągu i czy dochodzi do sytuacji, gdy pogranicznicy nie chcą przyjmować od Czeczenów wniosków o status uchodźcy w naszym kraju. Rzecznikowi Praw Obywatelskich zgodnie z przepisami Straż Graniczna prawa do kontroli odmówić nie mogła. Wiem, że w trakcie tej kontroli stwierdzono przypadki, gdy cudzoziemiec deklarował, że jest w swoim kraju prześladowany, a mimo to dostawał odmowę wjazdu. Były też sytuacje, gdy mówił słowo azyl, a mimo to wniosku od rodziny nie przyjmowano. Takie sygnały są codziennie zgłaszane
między innymi do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przyznaje prawnik fundacji Jacek Białas. Klucz całego problemu polega na tym, że cudzoziemcy twierdzą, że proszą o udzielenie ochrony, mówią to słowo klucz azyl. Z kolei Straż Graniczna twierdzi, że takie deklaracje przez cudzoziemców nie są składane. Monitoring Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdził w części przypadków zastrzeżenia cudzoziemców. Rzecznik przygotowuje teraz raport w tej sprawie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Brytyjska policja poinformowała, że ściga grupę około 20 młodych ludzi, którzy w piątek poważnie zranili 28-letniego Polaka w Leeds. Mężczyzna z razem głowy trafił do szpitala, a szef policji w zachodnim Yorkshire Paul Money oświadczył, że chce uspokoić ludzi, zwłaszcza lokalną polską społeczność, że stróże prawa nie będą tolerować incydentów motywowanych nienawiścią i że zrobią wszystko, co w ich mocy, by winni tej napaści stanęli przed sądem. Jednocześnie zastrzegł, że traktuje napaść na naszego rodaka w Leeds jako odosobniony incydent, a nie jako zapowiedź większego problemu. Incydenty motywowane nienawiścią nasiliły się w Wielkiej Brytanii po referendum w sprawie Brexitu. W przypadku Polaków od tego czasu zgłoszono 18 takich przypadków. Prawo i Sprawiedliwość chce zmian w Unii Europejskiej. Postulaty, które nasz rząd zgłosi podczas piątkowego szczytu w Bratysławie. Dziś premier Beata Szydło przedstawiła szefowi Rady Europejskiej. Donald Tusk gościł w Warszawie w ramach konsultacji z przywódcami państw wspólnoty. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, jakie są oczekiwania PiSu? Chodzi prawdopodobnie, bo żadne postulaty nie zostały oficjalnie jako stanowisko polskiego rządu zaprezentowane, o stworzenie Europy ojczyzny, czyli de facto o dezintegrację wspólnoty. W planach osłabienie europejskich instytucji oraz wzmocnienie głosu stolic, także zapowiadana przez prezesa PiS kontrrewolucja kulturowa. Czekamy na jakiekolwiek konkrety, mówi Joanna Mucha z PO. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce o tym rozmawiać serio, to niech powie, do jakich zmian traktatowych będzie dążyło i co chce osiągnąć, bo inaczej tak naprawdę rozmawiamy w jakiejś pustce. Naszym sojusznikiem mają być Węgry, już nie cała Grupa Wyszehradzka, bo Praga i Bratysława jednoznacznie stawiają na Berlin i Wiedeń. Wspierać ma nas też Rumunia. Beata Szydło zapowiedziała ostatnio powołanie polsko-rumuńskich zespołów roboczych, które wypracują postulaty dotyczące reformy Unii. To nie ten kierunek, komentuje Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Mamy sytuację, w której cały czas rozmawiamy tylko ze słabymi, zamiast porozumiewać się w ramach Trójkąta Weimarskiego z najsilniejszymi. Jutro przemówienie o stanie Unii wygłosi szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Powie o wyzwaniach, to kryzys migracyjny i walka z terroryzmem. Ma też paść obietnica złagodzenia reguł fiskalnych w strefie euro, ważna dla południa i większej spójności Unii, kluczowa dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zaś przywódcy państw będą dyskutować o stanie wspólnoty na nieformalnym szczycie w Bratysławie, ten już bez Londynu w piątek. To była Karolina Lewicka. U nas jeszcze komentarz samego Donalda Tuska. Ten po spotkaniu z premier Szydło oświadczył, iż próbował przekonać ją, by Polska potraktowała Unię osłabioną m.in. kryzysem uchodźczym i finansowym oraz decyzją Brytyjczyków jako coś, czym warto się wspólnie opiekować. Nie atakować czy kwestionować. Zobaczymy. Na pewno w Bratysławie pojawią się i pomysły, i emocje. Najważniejsze, żeby Polska nie dołączyła się do tych, którzy dzisiaj tym europejskim statkiem chcą teraz zaprzeć. Oczywiście. Zbigniewa Ziobry szukają dowodów, że biegli, jak mówi prokurator, za swoje opinie wyłudzili pieniądze. Chodzi o 370 tysięcy złotych. Wyłudzenie to nastąpiło poprzez zawyżenie kosztów opinii specjalistycznej wydanej przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Opinię w sprawie przyczyn śmierci ojca Zbigniewa Ziobry przygotowało 15 biegłych lekarzy. Na podstawie tego dokumentu śledczy dwukrotnie umarzali postępowanie przeciwko krakowskim lekarzom, których minister sprawiedliwości oskarżał o błędy w leczeniu. Na obecnym etapie postępowanie to dotyczy tylko działania części biegłych z zespołu opiniującego tej placówki medycznej. I w związku z tym w dniu dzisiejszym prowadzone są czynności mające na celu zabezpieczenie dokumentacji istotnej dla tej sprawy. Prokuratura na razie nie potwierdza, że postępowanie prowadzone jest też w sprawie poświadczenia przez biegłych nieprawdy w swojej opinii. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś w Polsce słonecznie i upalnie, zwłaszcza na południu kraju. We Wrocławiu 31 stopni, w Szczecinie, Poznaniu 29, w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Radomiu, Płocku 28, a w Trójmieście 24 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 7 minut po godzinie 12, a w studiu goście pani Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej. Dzień dobry. I Marek Sawicki, były minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Proszę Państwa, najpierw może cytat. Jeśli Tusk nie poprze reformy w Unii, w tym zmian traktatów, będzie to znaczyło, że chce wziąć na siebie odpowiedzialność za rozpad wspólnoty, powiedziała premier Beata Szydło tuż przed spotkaniem dzisiejszym z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Spotkanie już się odbyło. Posłuchajmy, jak skomentował to spotkanie Donald Tusk. Próbowałem także przestrzec polskich polityków przed takim właśnie nadmiernym szarżowaniem w Europie, bo to nie jest tak, że mamy wszystko zagwarantowane raz na zawsze. To nie jest tak, że w Europie nie ma państw, czy nie ma sił politycznych, które na przykład nie chciałyby Europy mniejszej, Europy różnych prędkości, i dlatego na miejscu polskiego rządu byłbym stanowczy, ale też ostrożny wtedy, kiedy tego potrzebuje sytuacja. No i pytanie do Państwa, czy Państwo popierają rząd w tym dążeniu do renegocjacji traktatów, do zmiany traktatów europejskich? Panie redaktorze, żeby popierać rząd, trzeba wiedzieć, jakich zmian chce. Rząd mówi o tym, że chce bardzo radykalnie zmieniać i budować nową Unię Europejską, ale jednocześnie sprawia wrażenie, jakby chciał tę Unię rozwalić. Więc dopóki rząd nie postawi, nie położy na stół, nie przedstawi opozycji ram negocjacji i zmian, jakie chce przeprowadzić, to my po prostu temu rządowi nie wierzymy. Ja przynajmniej nie wierzę, dlatego że jeśli patrzę na ten swój obszar, chociażby kwestii rolnych, to zamiast obrony interesów polskich rolników, to jest posyłanie ich do prokuratury za drobne uchybienia w procedurach unijnych. Zamiast szukać dzisiaj takiej pomocy dla sadownictwa na poziomie 300 tysięcy ton wycofania owoców, to mamy kapitulację na poziomie 90 tysięcy ton. Zamiast słuchać Komisji Weneckiej czy Komisji Europejskiej także w sprawach praworządności w Polsce, naruszania tej praworządności, to rząd widać wyraźnie idzie na wojnę. Więc idąc na wojnę, a mając wątpliwych sojuszników w Grupie Wyszehradzkiej, mam wrażenie, że PiS idzie na totalną przegraną. Chyba że jest to tylko taki komunikat wewnętrzny tu do Polski, bo ciekawy jestem, czy Donald Tusk dzisiaj dowiedział się, jak daleko, w jakim zakresie chcą zmieniać traktaty unijne. Czy mają już te propozycje, z kim je negocjowali, z kim je przygotowali, kto ich będzie wspierał? Pani marszałek? No właśnie, to takie trochę machanie szabelką, mówienie, że my pokażemy, my się sprzeciwimy, ale tak na razie w ogóle nie słyszymy, na jakich warunkach, jakie propozycje są z naszej strony. W ogóle nie jest prowadzona rozmowa tu w Polsce z opozycją, byśmy mogli porozumieć się co do reguł, co do warunków, które z naszej strony jako Polska chcemy postawić w tych negocjacjach. Jak rozumiem, jakiś taki metaprojekt, który ogłosił prezes Kaczyński razem z Wiktorem Orbanem w Krynicy. Chodzi o jakąś rewolucję bądź kontrrewolucję. No jeżeli zaczynać będzie kulturalna, to jest jeszcze kulturalna, to na wzór chiński. To się z Chinami. Ale pomijam kwestię, że jeżeli będziemy zaczynać mówić o tym, że my chcemy robić rewolucję czy kontrrewolucję, to proszę popatrzeć, w jakiej pozycji się ustawiamy. Nie rozmówcy, nie partnera, który chce rozmawiać, tylko podmiotu, który od razu podchodzi w sposób rewolucyjny. Sposób, który nie dopuszcza rozmowy, negocjacji, tylko walki. No bo rewolucja nie jest rozmową, no bo rewolucja nie jest dyskusją. Rewolucja jest walką o swoje. No tak, tutaj a wydaje się, można budować jakieś historyczne analogie. Czy to chodzi o zburzenie Bastylii? Wydaje się, że to powinna być rozmowa, atak dyskusja. Na pałac zimowy. Ja powiem tak, no, PiS nie zdaje sobie sprawy z tego, że Unia Europejska, cała wspólnota zbudowana jest na konsensusie i na debacie. I jeśli w tej debacie nie przedstawia się swoich propozycji, a mówi się o działaniach bardzo radykalnych i nie prezentuje się tych działań, tak naprawdę nikt nie widzi, o co chodzi, no bo kontrrewolucja kulturalna czy rewolucja kulturalna pięknie brzmi, tylko co za tymi słowami się kryje? Jakie projekty? Z kim uzgodnione? Więc widać wyraźnie, że mamy tutaj do czynienia wyłącznie z przekazem, z komunikatem do wewnętrznego elektoratu. Nie będą nam tu obcy dyktować warunków, my podyktujemy obcym. Tylko problem polega na tym, że wspólnota europejska nie jest obca.
My jesteśmy jednym z członków, ważnych członków wspólnoty, szóste, a za chwilę piąte co do wielkości państwo w tej wspólnocie. I my powinniśmy, rozmawiając przede wszystkim z tą pierwszą piątką dużych państw, proponować realne warunki reformy wspólnoty. Poprawienie jej decyzyjności, z pewnością ona wymaga tych reform, ale na pewno nie rewolucyjnych. Ja myślę, że powinniśmy rozmawiać ze wszystkimi, nie tylko z piątką ważnych, bo każdy z państw uczestniczących w Unii Europejskiej jest ważny, wnosi coś swojego do wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. I wydaje mi się, że im bardziej będziemy pokazywać naszą pozycję jako negocjatora, jako państwa, którego przedstawiciele potrafią się porozumieć w różnych, nawet bardzo trudnych tematach, tym bardziej będzie nasza rola rosła w Unii Europejskiej. Jeżeli będziemy stale pokrzykiwać, jeżeli cały czas będziemy się buntować, a jednocześnie pokazywać to, co się dzieje w Polsce, czyli że sami nie potrafimy tu w Polsce, rządzący, przestrzegać zasad państwa praworządnego, to nigdy nie wzmocnimy swojej pozycji w Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie. W tych negocjacjach tylko i wyłącznie będziemy tracić pozycję. Jedno zdanie, bo pani upiera się na tych rozmowach ze wszystkimi. Ja 8 lat różne rzeczy prowadziłem we wspólnocie w ramach polityki rolnej i powiem tak. Dyskusje są prowadzone, owszem, ze wszystkimi, ale jeśli dyskusje zbyt mocno przeciągają się, a ma się 27 partnerów, to w ostatniej chwili zawsze jest ten kalendarz, cenzura czasu i zdanie czy decyzje podejmują Francja z Niemcami. Więc żeby nie podejmowali Francja z Niemcami decyzji bez Polaków, w tym uzgadnianiu jądra Polska musi uczestniczyć. Natomiast jeśli Polska mówi, że buduje Międzymorze, że opiera się tylko na Wyszehradzie. Pan minister mówił o jakiejś strategii. To już jest końcowy etap rozmowy, panie ministrze. Natomiast czym innym jest prowadzenie rozmów ze wszystkimi, bo w ten sposób każde inne państwo może powiedzieć, że Polska się nie liczy, nie chcemy z nią rozmawiać. Jeżeli będziemy rozmawiać ze wszystkimi, słuchając, co mając do powiedzenia, to w ostateczności zdobędziemy dużą popularność. Pan minister mówił o strategii. Tylko musimy pilnować, żebyśmy tego nie przegadali. Ale oczywiście, że tak. To jest kwestia negocjacji. Pan minister Sawicki mówi o strategii. Tylko o jakiej strategii my możemy tutaj rozmawiać, skoro wczoraj delegacja Komisji Weneckiej gościła w Polsce i pani kolega z Prezydium Sejmu, marszałek Terlecki, skomentował, że to jest sympatyczne i że nie mamy nic przeciwko temu, żeby członkowie komisji zwiedzali Warszawę. No właśnie, i to jest pokazanie relacji rządzących do wspólnoty, w której chcemy odgrywać coraz większą, znaczącą rolę. Jeżeli przedstawicieli tej wspólnoty będziemy tak traktować, tak podchodzić do tematu, no to jak z drugiej strony będą nas traktować poważnie? Jeżeli chcemy być traktowani poważnie, to tak samo z naszej strony powinniśmy nie tylko wysyłać sygnały w tej kwestii, ale pokazywać swoim działaniem, że traktujemy drugą stronę poważnie, bo tylko wtedy możemy dojść do porozumienia, jeżeli obydwie strony traktują się poważnie. Jeżeli słyszymy z ust przedstawiciela większości sejmowej, że to krajoznawcza podróż, no to przecież to jest forma obrażenia przyjeżdżających osób, które nie przyjeżdżają tu, żeby atakować. Cały czas słyszymy sygnały ze strony Unii Europejskiej, że ta relacja, te kontakty w związku z tym, co dzieje się w Polsce, podyktowane są dobrem relacji, stworzeniem dobrych rozwiązań, wsparciem nas tutaj na miejscu, a nie walką i podważaniem naszej niezależności. Pani marszałek, pan marszałek Terlecki, że tak powiem, korzysta z doświadczenia swojej formacji politycznej. Dla nich Rada Europy jest organem nieistotnym. Proszę przypomnieć sobie trzech bohaterów afery madryckiej, pana Rogackiego, Kamińskiego i Hoffmana, którzy jeździli, podpisywali listy i w ogóle w obradach nie uczestniczyli. Uprawiali turystykę za publiczne pieniądze. I pan marszałek Terlecki myśli, że jeśli przyjeżdża komisja do Warszawy, będzie się tak samo zachowywała ta komisja wenecka jako ciało, jako organ Rady Europy. Ale nie możemy oceniać zachowań innych, intencji innych
stylem własnych zachowań. Ale pani marszałek, być może rzeczywiście marszałek, bacząc na te doświadczenia, również zaproponował Komisji Weneckiej zwiedzanie Warszawy, żebyśmy zwyczajnie nie nudzili. Znaczy, powiem tak, jeżeli elementem tej podróży jest również zwiedzanie Warszawy, to tylko możemy się cieszyć, że przyjeżdżający z zagranicy chcą zwiedzać naszą stolicę. Ale myślę, że to jeden z elementów może być. Mamy kłopoty podstawową rzeczą Unii Europejskiej i to jest właśnie dla wszystkich chyba jasne. A podstawową rzeczą jest to, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski, bo interesuje się, bo chce wspierać i pomóc w rozwiązywaniu działania, no to taki komentarz niestety przybiera formę obraźliwą, cokolwiek byśmy nie mówili. Wrócimy. I jakiekolwiek usprawiedliwienia byśmy szukali. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej, i Marek Sawicki, były minister rolnictwa z PSL, są moimi gośćmi. A teraz informacje Radia Tok FM. A teraz na poważnie. Wieczór Radia Tok FM. Wtorkowe wieczory zaczniemy od gry w klasy, czyli od rozmowy o szkole. Kim są nauczyciele? Kto uczy nasze dzieci? Potem zapraszam do rozmowy o życiu w miastach. Jak nam się udaje żyć w takim tłoku? Jak sobie rekompensujemy życie z dala od natury? Aleksandra Pezda, zapraszam we wtorki po 21. Reklama. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawątowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Jedyna, niepowtarzalna, urzekająca. Dolina Szarloty. Miejsce stworzone z myślą o Twoich pragnieniach. Znaleźli w nim natchnienie wybitni artyści i zagrali legendarni muzycy. U nas świętem jest każdy dzień, bo każdego dnia spełniamy marzenia naszych gości. Harmonię ducha i ciała odnajdziesz w luksusowym spa Bali Hai. Do źródeł muzyki wrócisz w kultowym rock pubie. Daj się urzec dolinie, w której serce i gitarę zostawił Carlos Santana. I have a new home. This is a new home for me. www.dolinaszarlotty.pl. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Lidla pyszne polskie ziemniaki. Tylko 49 groszy za kilogram. Jedynie 49 groszy. I niezwykle słodkie ananasy. Jedynie 3,99 za kilogram. 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. 100 zdjęć z archiwów, fotoreporterów i z domowych albumów. 80 wspomnień. Opowieść o kościele, ojczyźnie, wartościach i o nas samych. Album Gość arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Promocje Gdańsk 16 września, Europejskie Centrum Solidarności. Sopot 17 września, Państwowa Galeria Sztuki. Gdynia 18 września, Muzeum Miasta Gdyni. Zawsze o 18. Wstęp wolny. Mecenasi Miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia. Informacje ecs.gda.pl i gdańsk.pl. Zaprasza Europejskie Centrum Solidarności. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Funkcjonariusze prokuratury i policji wkroczyli do mieszkań i gabinetów lekarzy ze Śląska, którzy przygotowali opinię dotyczącą śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Szukają dowodów, że biegli ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za swoją ekspertyzę wyłudzili pieniądze, zawyżając jej koszt. Chodzi, jak mówi prokurator Agnieszka Chudeka, o 370 tysięcy złotych. Na obecnym etapie postępowanie to dotyczy tylko działania części biegłych z zespołu
opiniującego tej placówki medycznej. Stąd rewizja, którą celem jest zabezpieczenie dokumentacji w tej sprawie, opinię dotyczącą przyczyn śmierci ojca Zbigniewa Ziobry przygotowało 15 biegłych. Na podstawie ich ekspertyzy śledczy dwukrotnie umarzali postępowanie przeciwko krakowskim lekarzom, których minister sprawiedliwości oskarżał o błędy w leczeniu. Minister finansów, powołując się na wstępne dane, informuje, że deficyt budżetu państwa po sierpniu nie przekroczył 30% kwoty zaplanowanej na cały rok, co oznacza, że nie przekroczył 15 miliardów złotych. Paweł Szałamacha mówi o pozytywnych efektach przepisów, które mają przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Zaczęły one obowiązywać w lipcu, a minister twierdzi, że pozytywny trend, jeśli chodzi o dochody z podatku, zaobserwowano także w sierpniu. Wpływy tylko z podatku od osób prawnych, czyli CIT-u, przyniosły w ubiegłym miesiącu niemal 2 miliardy złotych i były o blisko pół miliarda wyższe od spodziewanych. I jeszcze szef węgierskiej dyplomacji o swoim koledze z Luksemburga. Chodzi o to, co Jean Asselborn mówił w wywiadzie dla Die Welt. Chodzi o postulat wykluczenia Węgier z Unii Europejskiej za naruszanie jej podstawowych zasad i za traktowanie uchodźców jak zwierzęta. Peter Szijjártó, komentując ten wywiad, stwierdził, że Jean Asselborn to niepoważna postać, do tego zarozumiała i sfrustrowana. Pogoda. Dziś w Polsce słonecznie i upalnie, zwłaszcza na południu kraju, na termometrach od 24 stopni w Trójmieście, przez 28 w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 29 w Poznaniu i Szczecinie, do 31 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Marszałek Sejmu Nowoczesna. Witam ponownie. Marek Sawicki, były minister rolnictwa z PSL. Proszę Państwa, ten program nazywa się A teraz na poważnie, ale muszę przyznać, że jestem w pewnym kłopocie. Otóż pas prezydencki skomentował wizytę Komisji Weneckiej. Otóż pan minister Krzysztof Szczerski powiedział, ważne, aby Komisja Wenecka wyjechała z Polski z jasnym przekonaniem, jaki jest w Polsce porządek konstytucyjny. Jest porządek konstytucyjny. No właśnie, ważne, żeby wyjechała z przekonaniem, z możliwością rzetelnej oceny. A tylko wtedy możliwa jest rzetelna ocena, kiedy mamy możliwość wysłuchania wszystkich. I właśnie wczoraj mieliśmy przykład tego, jak rządzący umożliwiają wszystkim siłom politycznym, a więc przedstawicielom wszystkich klubów funkcjonujących w Sejmie, udział w rozmowie z przedstawicielami Komisji Weneckiej. Przewidziani byli tylko i wyłącznie przedstawiciele większości sejmowej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo reprezentował Sejm tylko przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Komisji Ustawodawczej. To jest formuła przekazania rzetelnej, wszechstronnej informacji? No nie jest. Pomijając kwestię, że o przestrzeganiu konstytucji to u nas można zapomnieć. Mamy kolejną ustawę, która została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną. Od początku mówiliśmy, że jest to ustawa doraźna, a doskonale wszyscy, jak jeden obywatel wie, że prawo doraźne to jest prawo byle jakie i nikomu nie służące i podważające w ogóle istotę i sens prawa, to nie ukrywali tego nawet przedstawiciele samego Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że za jakiś czas będziemy pracować nad tą ostateczną ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. No bo rozumiem, że w sprawie właśnie łamania konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego, między innymi, przyjechała wczoraj Komisja Wenecka, a już za trochę ponad 2,5 godziny rozpoczyna się w Parlamencie Europejskim debata na temat Polski. Ja przypomnę, że Komisja Wenecka jest już trzeci raz. Na dwóch wcześniejszych spotkaniach w parlamencie na tej komisji była także pani marszałek Dolniak i pani pamięta, że sposób prowadzenia przez marszałka Terleckiego tego spotkania i czas, jaki dał na wypowiedź szefom komisji, a więc przedstawicielom PiS-u, praktycznie uniemożliwiał pełną prezentację opinii opozycji, więc tutaj, kiedy pierwotnie marszałek zaprosił wszystkie kluby do spotkania z Komisją Wenecką, jesteśmy zdziwieni, dlaczego to zaproszenie pierwotne zostało wycofane i ograniczono to tylko i wyłącznie do przedstawicieli PiS-u. Ale też z drugiej strony, no, samo donos do Komisji Weneckiej złożył PiS, więc niech dalej na siebie donosi. Jeśli PiS myśli, że Komisja Wenecka o łamaniu konstytucji i praworządności w Polsce może dowiedzieć się tylko i wyłącznie od posłów opozycji na spotkaniu w parlamencie, to jest w błędzie. Dzisiaj jest tyle metod komunikacji, że nie ma żadnego problemu, żeby ta komisja miała pełną wiedzę i chyba ją ma. Ja przed chwilą też przeglądałem
projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego. Tam się wymienia co najmniej 5 ustaw, które są niekonstytucyjne. Antyterrorystyczna, między innymi medialna. O policji, tak, medialna. O policji, prokuraturze, o służbie cywilnej. Ale trzeba powiedzieć, że świadomie w 2006 roku założył likwidację Trybunału Konstytucyjnego, ograniczenie jego praw, jego zadań. No i w tej chwili z konsekwencją, że tak powiem, pełną, to realizuje. I nie oczekujmy, że napisze, zrobi wrażenie komunikat Komisji Weneckiej październikowy, czy ewentualnie dzisiejsza debata w parlamencie, na którą de facto rząd się nie wybiera. Oni idą swoją obraną drogą. I tak jak Kaczyński wielokrotnie mówił, z raz obranej drogi nie zboczy i doprowadzi do sytuacji, w której rzeczywiście historia zatoczy koło, PRL-BIS jest bardzo bliski i władzę ostateczną będzie miała partia rządząca. Także to nie tylko dotyczy Trybunału, ale jak przerwie rozmawialiśmy, także całego sądownictwa. I o tym trzeba mówić, bo jeśli nie będziemy o tym mówić, jeśli nie będzie sprzeciwu i politycznego opozycji, i obywatelskiego, to rzeczywiście ta realna groźba powrotu PRL-u jest jak najbardziej możliwa. Ale o tym, że u nas nie ma tej zasady konstytucyjności wobec wszystkich przestrzeganej, no świadczy właśnie fakt, że i przy poprzednich spotkaniach, gdzie uczestniczyliśmy jako opozycja, czas przeznaczony dla poszczególnych klubów był nierówny, oczywiście z większością dla większości parlamentarnej, ale teraz pominięcie zupełnie opozycji w spotkaniu. No gdzie możemy mówić o zasadach równości, o zasadach równego traktowania, kiedy na takie spotkanie nie dopuszcza się przedstawicieli opozycji, która ma prawo jako uczestnik życia politycznego, jako uczestnik życia parlamentarnego wyrażać swoje stanowisko. Słusznie zostało tutaj zauważone, że istnieją różne źródła możliwości dowiedzenia o tym, co się dzieje w Polsce. Przecież sami przedstawiciele rządu mówią w tej chwili, co zamierzają zrobić z wymiarem sprawiedliwości. Jak swoimi wypowiedziami podważają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Nikt. A przede wszystkim sędziowie nie mówią o tym, że nie chcą reformowania wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie. Od wielu, wielu lat za tym reformowaniem się opowiadają. Ale mówienie, że wymiar sprawiedliwości jest do cna zły, jest niesprawiedliwe wobec tysięcy ludzi, którzy w tym wymiarze sprawiedliwości pracują. Zarówno sędziowie, referendarze, asystenci, ale także pracownicy administracyjni sądów. Warto uderzyć się we własną pierś i uwzględnić to, co mówią środowiska, których to dotyczy. Najpierw kamienicę oddać i potem... przy udziale sędziów. Jak chcemy reformować wymiar sprawiedliwości, kiedy w ogóle nie słuchamy ludzi w tym wymiarze pracujących? To jest między innymi temat, który również interesuje Komisję Wenecką. Dlaczego? Dlatego, że wymiar sprawiedliwości stanowi jedną z władz trójpodziału władzy. Zobaczcie, nie boicie państwo zamachu na władzę sądowniczą w Polsce, znaczy kolejnego etapu tego zamachu właśnie przez reformę struktur. Ale to jest pełzający zamach na trzeci filar demokracji i wszyscy o tym doskonale wiedzą. Myślę, że sam kongres sędziów to nie wystarczy. Pozostałe stowarzyszenia powinny także bić na alarm, przede wszystkim z tego środowiska prawniczego, ale także obywatele, partie opozycyjne. No jeśli dzisiaj słyszymy w tych projektach, że możliwa będzie nie tylko weryfikacja szefów sądów, bo będzie zmieniona cała struktura, ale także wszystkich sędziów, no to widać wyraźnie, że to, co miało miejsce w procesie cywilnym pana ministra Jakiego, no, będzie miało miejsce także w odniesieniu do każdego sędziego. Jeśli będzie orzekał niezgodnie z oczekiwaniami partii rządzącej, to niech się spodziewa, że w swoim zawodzie pracy nie znajdzie. Proszę zobaczyć, jak to się wydarzyło w prokuraturze po uchwaleniu przez większość sejmową ustawy o prokuraturze. 90% stanowisk szefów prokuratur rejonowych to pełniące obowiązki. W prokuraturach okręgowych to 69%, a apelacyjnych 36%. Co to oznacza? To oznacza niebezpieczeństwo dyspozycyjności. Jak się nie sprawdzi i nie będzie robił tak, jak my chcemy, to już więcej przedłużenia czy też zatrudnienia na stałe jako szefa prokuratury nie otrzyma.
to nie jest właściwe postępowanie. Pomijam już kwestię, że prokurator, minister sprawiedliwości, prokurator generalny jest czynnym politykiem, jest posłem. Jak więc mówimy o apolityczności prokuratury, a więc instytucji, która powinna zajmować się ściganiem przestępstw, a nie prowadzić politykę. Czystą politykę, bo przecież minister sprawiedliwości, prokurator generalny pan Ziobro jest na dodatek szefem partii, oprócz tego, że jest posłem w obecnej kadencji. To pokazuje, jaki styl postępowania przyjmuje Prawo i Sprawiedliwość. I oczywiście ta nagonka na wymiar sprawiedliwości ma na celu stworzenie wrażenia, że wymiar sprawiedliwości jest zły, zepsuty do szpiku kości. W związku z tym my teraz przychodzimy na białym koniu z szablą i naprawiamy wszystko. Liczą Państwo na solidarność. Liczą Państwo na solidarność środowiska sędziowskiego w sprawie tych zakusów? Powiem szczerze, że nie znam dokładnie tego środowiska, ale jeśli 10% sędziów wzięło udział w kongresie, to z jednej strony napawa optymizmem. Pytanie, co te 90%? Czy rzeczywiście tego kongresu, że tak powiem, słuchało i będzie współdziałało z tymi 10%, czy ewentualnie przestraszy się nowej władzy, bo to wszystko się dzisiaj dzieje na oczach. No przecież ten komunikat, który przed chwilą radio podało w sprawie wejścia do tych ekspertów dotyczących kwestii śmierci ojca pana Zbigniewa Ziobry, no świadczy o tym, że mamy do czynienia z prywatną wendetą ministra sprawiedliwości. To jest rzecz w państwie demokratycznym niedopuszczalna. Jeszcze w Konstytucji na szczęście, proszę Państwa, mamy zapisane, że sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli. I właśnie dlatego ja wierzę w to, że sędziowie nie będą się bali, bo są niezależni i niezawiśli. I to jest fundamentalna konstytucyjna reguła, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ale mówienie już o tym, czy sędziowie będą solidarni, czy nie poddadzą się, wynika z powyższego, stanowi no niestety niebezpieczeństwo dla tej władzy, dla wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że to jest ostatnia flanka obrony. Bo to jest niestety burzenie reguł, które w wymiarze sprawiedliwości funkcjonują. Proszę Państwa, żeby obywatel miał poczucie, że idzie po sprawiedliwość do sądu, po wyrok, który jest zgodny z prawem, musi mieć pewność, że sędzia jest niezależny, że sędzia jest niezawisły. Jeżeli będziemy tak postępować jak w tej chwili, to zburzymy podstawowe reguły, na których opiera się wymiar sprawiedliwości. Tak się nie da budować rzetelnego państwa. To nie są metody dla budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a więc tej władzy, która bezwzględnie powinna być transparentna, co mówi się, że do tej pory nie zweryfikowano środowiska sędziowskiego. Proszę przeanalizować. Większość sędziów to są osoby, które dostały nominacje już po 1989 roku. Ale być może chodzi o inną weryfikację, o weryfikację dyspozycyjności właśnie. Chyba, że idziemy w tym kierunku. Oświadczenia. Proszę zobaczyć, od czego my zaczynamy reformę wymiaru sprawiedliwości. Jeśli jest odwaga urządzących w zakresie niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to już jest wyraźne łamanie konstytucji. To niewykluczone, że w sprawie sądownictwa trzeciego filaru demokracji będzie podobnie. Ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to rzeczywiście obawy należy mieć. No to ja też tak uważam, od czego się zaczyna reforma? Nie od powiedzenia, jak zmienimy procedury, nie jak obłożymy etaty, żeby to uwzględnić w poszczególnych sądach, biorąc pod uwagę ich obciążenia, od składania oświadczeń majątkowych, jawnych. Sędziowie, proszę Państwa, te oświadczenia składają od wielu lat. I jeden egzemplarz tego oświadczenia idzie co roku do Urzędu Skarbowego, właściwego na miejsce zamieszkania sędziego. W związku z tym, tak jak innych obywateli kontroluje Urząd Skarbowy w kwestiach finansowych, tak i sędziów ma możliwość sprawdzenia, jak zwiększył się majątek sędziego, z jakiego źródła to pochodziło, jakie ma kredyty, to po pierwsze. I co się jeszcze mówi? Tworzy się wydział w prokuraturze generalnej do spraw korupcji sędziów. No proszę mi chociaż jeden przykład podać, skoro teraz prokuratura to już jest pod nadzorem pana ministra Ziobro, żeby wszczęto jakiekolwiek postępowanie przeciwko sędziom o korupcję. No proszę bardzo, proszę nam podać te przykłady. Jeżeli takich przykładów nie ma, jeżeli one naraz nie urosły, nie wiadomo do jakiej wielkości, a proszę pamiętać o tym, że Polska jest jednym z krajów, które ma najmniejszy wskaźnik w tym względzie w Europie, to
mówienie o tym, zarzucanie wymiarowi sprawiedliwości jako całości, że jest nieudolny, że jest niezweryfikowany, że jest problem korupcji, jest na wskroś nieuczciwe. To ma na jedno na celu. Właśnie stworzenie wrażenia, które pozwoli nam wszystko wywrócić do góry nogami i urządzenie w taki sposób, żeby kolejna władza była naszą władzą. Teraz się mówi o tym, że proponuje się, że prezes Trybunału będzie nasz, a wasz zastępca w stosunku do sędziów. Taki podział także w Trybunale Konstytucyjnym jest niedopuszczalny. Sędzia nie jest ani nasz, ani wasz. Proszę Państwa, moi goście zabrzmieli dzisiaj nieco kasandrycznie, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Choć w nastroju nie najlepszym. Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej, Marek Sawicki, były minister rolnictwa z PSL. Miłego popołudnia. Byli moimi gośćmi. Już za chwilę informacje. Miłego dnia, do widzenia. Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Maciej Głogowski. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Adam Szuraj. Mikołaj Lizut, kłaniam się nisko. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Bezpieczna i tania energia dla wszystkich. To fragment programu Partii Nowoczesna. Brzmi to oczywiście świetnie, ale jak to osiągnąć? O to między innymi zapytamy w dzisiejszym wydaniu programu Post Factum. Post Factum. Zaczynamy jak zwykle po godzinie 18. Paweł Sulik, zapraszam. Reklama. Dzisiaj odmiana czasownika to be. Czerniewicz, I pat. Siadaj. Kołodziejczyk, I fall. Waniowska, I pot. Ale ja mam z wami life. Wszystko kojarzy ci się ze sprzętem Apple? MacLife naprawiamy iPhony, iPady, iPody, komputery stacjonarne, MacBooki i Apple Watche. Zdalnie, door-to-door oraz w serwisach stacjonarnych MacLife. Warszawa Puławska 31, Szaserów 105A oraz Poznań Głogowska 58. MacLife.pl. Twój serwis Apple. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeże oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania. I to pomogło. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie wiemy ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Zaraz. Chyba tak. Chcesz być biznesmenem, który prowadzi interesy na całym świecie? Chcesz zaistnieć na rynku azjatyckim i uniknąć nieporozumień? W takim razie właśnie dla ciebie są studia podyplomowe. Biznes międzynarodowy, Unia Europejska, Chiny. Więcej na www.ikapodyplomowe.po.opole.pl. Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej zaprasza. Moc promocji i atrakcji Makro. Samochody i wycieczki do wygrania. Tysiące produktów w niższych cenach z okazji 22 urodzin Makro. Tylko do środy mleko łaciate UHT 3,2%, karton 1 litr. Tylko złoty 88 za sztukę przy zakupie 12 opakowań. Kawa Jacobs Cronat Gold tylko 17,99 za opakowanie. Rób zakupy, wygrywaj i świętuj z nami. Więcej w aplikacji mobilnej i na makro.pl. Zawsze jesteś komuś potrzebny. W dzień i w nocy. Nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Premier Beata Szydło na spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem przekonywała go do konieczności zreformowania Unii, w tym jej traktatów. Takie reformy, zdaniem Polski, jak informuje rzecznik rządu, powinny zostać zapoczątkowane na nieformalnym szczycie Unii w piątek w Bratysławie. Funkcjonariusze prokuratury i policji wkroczyli do mieszkań i gabinetów lekarzy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przygotowali... Lekarze za dużo chcieli, trzeba żyć kulturą, trzeba żyć sztuką, proszę państwa. Dowodów, że biegli za swoją ekspertyzę
wyłudzili pieniądze, zawyżając jej koszt. Niemiecka policja aresztowała trzech obywateli Syrii, podejrzewając, że zostali oni przysłani przez tak zwane państwo islamskie. Na razie nie jest jasne, czy mieli oni zaatakować konkretne miejsca, czy też czekać na instrukcje. Na razie nie wyszło to w śledztwie. Wiadomo natomiast, że podejrzani wystąpili w Niemczech o azyl. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 13. Pogoda. Dziś w Polsce słonecznie i upalnie, zwłaszcza na południu kraju. Na termometrach od 24 stopni w Trójmieście, przez 28 w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 29 w Poznaniu i Szczecinie, do 31 stopni we Wrocławiu.